Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj sprawdzimy sobie, nauczę Was, jak skonfigurować sobie licznik na telefonie, żeby nam się wyświetlały tutaj różne fajne rzeczy. Często o to pytacie na odcinkach z Fordzy i nie tylko. Jak ja mam tutaj na telefonie sobie licznik, pokazuje mi biegi i wszystko. Mogę nawet Wam włączyć, jak to wygląda. Jak ja robię, że mam coś takiego. I tu biegi się zmieniają i prędkość. Zobaczcie, nie mam podłączone do komputera, a gdybym odpalił sobie teraz grę, to normalnie by tutaj pokazała się prędkość i wszystko, to bezprzewodowo się wszystko dzieje. Pokażę Wam, jak to skonfigurować, to jest bardzo proste. Ja mam tu jakiś stary telefon, jakiegoś starego Samsunga. Właściwie ta aplikacja nie ma dużych wymagań, musicie ją sobie najpierw pobrać z Play Store. Wchodzicie sobie, wpisujecie Dashboard, proszę bardzo. Ja już mam ją zainstalowaną. Czekaj, to. Ja już mam ją zainstalowaną. I tak wygląda sobie ikonka, żebyście się tam nie pomylili, nie? Otwieracie sobie tą aplikację po zainstalowaniu. Ja sobie zrobiłem taki domyślny preset dla wszystkich gier, ale możecie sobie stworzyć jakby swoją konfigurację tego wszystkiego tutaj, co macie, czyli to, co Wam się tutaj pokazuje. Jakby wszystko możecie sobie od podstaw sami zrobić. I o ile we wszystkich innych grach jakby to tworzenie, robienie tego jest, znaczy podłączenie tej aplikacji jest bardzo proste, o tyle w naszej ulubionej Fordzie Horizon jest troszeczkę inaczej, bo musimy zrobić tak. Ja w międzyczasie odpalam sobie Fordzę, bo tutaj będziemy musieli pewne ustawienia z gry bezpośrednio ściągnąć. Wchodzimy sobie w UDP config i tutaj musimy ręcznie wpisać nasz port, jaki chcemy, nie? To jest sieć wewnętrzna, tutaj musimy podać swój port, adres IP i port, do którego Fordza będzie wysyłać wszystkie dane w czasie rzeczywistym. Jak już sobie to skonfigurujecie, zaraz Wam pokażę, gdzie to dokładnie jest w grze. Jak już sobie to skonfigurujecie, to będziecie mieli bezpośrednio połączenie. Czekajcie, ja tu chyba powinienem to mieć nawet w tym miejscu, ale nie, może tutaj nie być tych ustawień, także odpalimy sobie grę. I teraz jak jesteście sobie już na mapie w grze, wchodzicie do menu głównego, wchodzicie w ustawienia, wchodzicie sobie w HUD and gameplay i zjeżdżacie na sam dół i tutaj mamy coś takiego jak data out, to musicie dać na on, domyślnie jest off, czyli musicie tutaj to włączyć i wtedy tutaj macie adres IP i port. I teraz ważne jest, żeby wasz telefon był podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, co komputer, albo po prostu do tego samego routera. Ja mam podłączony komputer do routera przez kabelek, ale telefon jest podłączony przez Wi-Fi. I wtedy wchodzicie sobie w UDP config i sobie tutaj wpisujecie te wszystkie dane, czyli tak, adres IP musicie wpisać i musicie podać też odpowiedni port. Jak już to zrobicie, to będziecie mieli podłączoną Fordzę i będziecie mogli sobie jakby strumieniować te ustawienia, znaczy jakby rzeczy z gry, nie? Zobaczcie, dodaję sobie gazu. Pyk, nie mam, nie wiem, jak na klawiaturze się zmienia biegi, więc ten, nie? Tutaj możecie sobie ustawić różne rzeczy. Ja sobie jakby ustawiłem taki jakby layout tego wszystkiego, ale tu wszystko możecie zmienić. Zobaczcie, możecie sobie tą jedynkę przesunąć gdzieś tutaj na lewo, na prawo, tak jak chcecie. Możecie sobie wczytać jakiś inny. A w ogóle jeszcze fajną rzecz można zrobić, bo można sobie wgrać, patrzcie, to zatwierdzacie, można sobie wgrać zupełnie inny pulpit. Na przykład tutaj w czasie grania możesz sobie palcem po prostu na telefonie przejechać i tutaj dodać coś zupełnie innego. Na przykład dodajemy sobie widżety. I dodajmy sobie widżety stworzone przez jakiegoś tam innego gracza do Fordzy. Co to może być? O, to jest F1? To jest do F1, ale ja bym chciał do Fordzy. Nie wiem, czy tutaj coś takiego jest. Ale możemy, zobaczymy. Raczej się tutaj nic nie pokaże. Bym chciał. Tutaj mamy do ETS-a, tu mamy jakieś wbudowane, ale to nie są do Fordzy. W każdym razie z tej aplikacji możecie zrobić nawet takiego button boxa, że jakby na przykład w ETS-ie masz coś takiego, że sobie, o, to są moje takie presety, nie? W ETS-ie masz coś takiego, że możesz sobie kontrolować grę jakby z poziomu telefonu. Naciskasz sobie jakiś przycisk na telefonie i sobie kontrolujesz.
I tyle. Tutaj jakiś licznik dodałem, on jest domyślnie do ETS-a. Zobaczymy, czy będzie działał. O, patrzcie, działa. Działa w Fordzie. Działa prędkościomierz i chyba obrotomierz. Albo coś tam. Nie? To jest akurat do ETS-a, ale dane akurat pasują również do tej gry. To jest layout do ETS-a. I patrzcie, jak chcę sobie do poprzedni ten. Proszę bardzo, też mam mój poprzedni layout. Ja sobie robię taki, dlatego że to fajnie widać potem na kamerce dla was, nie? Więc sobie mam takie jasne, takie jakby taki motyw, powiedzmy, bardziej rozpoznawalny, nie? O, widoczny, o, może tak. Brakowało mi słowa. Ale jakbym chciał sobie dodać coś innego, na przykład chciałbym dodać sobie, nie wiem, jakieś przyciski do sterowania, to też mogę to zrobić, tylko muszę potem w Fordzie przypisać, nie? Coś tam do tego. Nie wiem, czy tutaj będzie coś typowo do Fordzy. Teraz zobaczymy. Forza. A, zobaczmy, co nam wyszuka. Czy ktoś już coś zrobił. Forza 7, Forza Motorsport 7. Tu coś mamy, jakieś przeciążenia. Właśnie, bo Forza chyba też daje info o przeciążeniach. Wysyła, to też możemy sobie zrobić. Tu jest dużo do Forzy Motorsport 7, bo to jest ogólnie taka aplikacja bardziej, jakby to powiedzieć, no bardziej sim racingowa, nie? Bardziej tacy zapaleńcy jej używają. Nie wiem, co tutaj jeszcze możemy. Nie wiem, może to, Forza Basic. I wiesz, i dajesz sobie to jako zupełnie oddzielny ekran i w każdej chwili możesz się przełączać. Ja sobie w ETS-ie porobiłem tak, że na przykład na jednym ekranie mam prędkościomierz, na drugim mam mapę, na trzecim mam buton boxa i sobie tam naciskam, co chcę, nie? No i tutaj masz, chowasz sobie ten i zobacz. Ktoś zrobił coś takiego, tak? Się tam nie mogę ciągle ruszyć, bo mnie nie przepuszcza tam jakiś samochód. Ale tak, tak to wygląda. Tutaj nie będziemy mieli żadnej pozycji, ale jak ktoś to sobie tam dorobił, że mamy lap time, best time. Tu mamy też chyba sprzęgło, hamulec i gaz. Jak dodajemy, ja teraz na klawiaturze to próbuję, więc to wygląda dziwnie, nie? Ale tak, można sobie to tak ustawić. I wiesz, podpinasz sobie gdzieś tam telefon do ładowania, tak jak ja sobie wpiąłem gdzieś tam z boku i mam pokazane biegi, wiesz, tutaj w grze mogę sobie to wszystko powyłączać, żeby mieć jakby ładny widok samej gry. Nie? I tak, to odnośnie Forzy Horizon, tak to wygląda w Forzie Horizon, nie jest to trudne do skonfigurowania, ale w innych grach jest jeszcze łatwiej, jeśli zrobimy jedną rzecz. Na przykład, ja gram teraz w Delta Rally 2.0, tutaj domyślnie jest profil tej gry, tak na marginesie, jeśli chcecie mieć te profile gry i takie dodatkowe funkcje na tej aplikacji, to musicie ją kupić. Nie wiem, ile tam, chyba 18 zł kosztowała jednorazowa płatność. Więc dla mnie to jest zajebista aplikacja. Powiem wam, że używam jej od 3 miesięcy i było kilka aktualizacji w tym czasie, także myślę, że warto sobie w nią pójść i sobie ją kupić. Teraz mam na przykład Delta Rally 2.0. Tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej do większości tych gier. Sytuacja jest podobna, sytuacja jest zupełnie inna w przypadku Forzy, to wam pokazałem, że to trzeba skonfigurować w taki sposób. Ale jeśli chodzi o inne gry, to tutaj sytuacja wygląda inaczej. Trzeba sobie pobrać tak zwanego hosta, czyli program, który będzie wysyłał nam informacje z tych gier do urządzenia. W tym wypadku jest to u mnie telefon. I tutaj macie takie informacje o tym, jakie gry mam obecnie zainstalowane, które są obsługiwane, które nie. Mam zainstalowane na przykład ETS-a 2. I nie jest skonfigurowany ten ETS, ale nie wiem, no działa. Mam Delta Rally 2.0 i tutaj jest wszystko skonfigurowane i działa, także też widzieliście na odcinkach, że mam ten licznik i działa bez problemu, zawsze bez żadnego laga. To jest w ogóle niesamowite, tak swoją drogą, że to wszystko ładnie działa. I tutaj mam podłączone urządzenie, możecie sobie manualnie dodać urządzenie, jeśli ta aplikacja wam tego nie wykryje telefonu. No i trzeba ją oczywiście pobrać z internetu. Pobieracie jej z tej dziwnej stronki, jest to aplikacja niemiecka, ale jest w języku angielskim, więc na pewno się połapiecie. Tutaj macie przycisk Download PC Application i aplikacja automatycznie wykryje wam gry, jakie macie zainstalowane. No i w przypadku Delta Rally to możemy sobie nawet odpalić, to wam pokażę, jak to wygląda. Już tak skonfigurowane, to jest proste, nie będę wam pokazywał, bo tutaj podłączacie urządzenie i sobie konfigurujecie to tak samo jak w przypadku Forzy. Tutaj nic się nie zmienia, nie? I to jest ciekawe, że
Jak już odpalimy sobie grę, to aplikacja automatycznie daje nam informację o tym, że może się na tą grę przełączyć, jakby, nie? Zobaczcie, tutaj mam Dirt Rally i już się pokazała informacja, że Dirt Rally został odpalony, że aplikacja została uruchomiona. Jeszcze sobie tylko powiększę ekran. O, ładnie teraz będzie. No i sobie odpalamy i zaraz zobaczycie, że wszystko będzie działać. Jak widzicie, bez żadnych tutaj dodatkowych rzeczy. Tutaj nie mam dodatkowego ekranu, tylko mam ten jeden taki prosty licznik i tyle. Pewnie są tam jakieś rzeczy jeszcze dodatkowe, które Dirt Rally akurat wysyła do aplikacji, ale ja sobie tego nie konfigurowałem. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, ile jadę i który mam bieg. Może jeszcze sobie tam jakieś inne pierdółki porobię. Weźmy sobie jakiś tam byle jaki samochód. Nie wiem, czy nawet na klawiaturze będę mógł jechać, ale zobaczymy. I tutaj nam, nie wiem, czy to będzie widać na aparacie, ale teraz zobaczymy. Oj, za blisko trochę. Ale widzicie, że jest aplikacja. Aplikacja jest odpalona, nie? No, jest odpalona. Pyk. Także to wiemy wtedy, że wszystko jest połączone i wszystko działa. I startujemy sobie. Mam nadzieję, że w ogóle wszystko powiedziałem. O, mogę jednak ruszyć. Coś mi tam wibruje, jak dodaję gazu. Mam nadzieję, że wszystko wam powiedziałem, to co tutaj trzeba było powiedzieć. I że nie będziecie mieli problemu z konfiguracją. Jak będziecie mieli jakiś problem, to na pewno w necie znajdziecie też rozwiązanie problemu z tą aplikacją, ale no mówię, konfiguracja jest tak prosta, że tutaj nie ma co za dużo gadać. Po prostu pobierać ten program jako hostujący na Windows i wszystko będzie jasne. Także widzicie, że sobie działa. Nie wiem, co ja źle tu robię. Aha, dobra. Nie tym dodałem gaz, co trzeba. Także widzicie, że tutaj nie ma żadnego problemu, nie? Wszystko działa. Jakbym zmienił sobie bieg, gdybym wiedział, czym się na klawiaturze zmienia bieg, to tak, tak to działa. Także to jest Dirt Rally 2.0, Forza Horizon. Jeszcze w ETS-ie to byśmy mogli sobie oczywiście też odpalić, też by nam działało, ale z ETS się tam włącza 3 godziny. Nie ma sensu, żeby wam to chyba pokazywał, nie? Tak to wygląda i tutaj macie tą aplikację gry. Pyk. Mam nadzieję, że rozwiązałem wasze pytania, prośby, odpowiedziałem na wasze pytanie i prośby odnośnie tego, jak to skonfigurować, jak to zrobić, jak to włączyć. Wystarczy naprawdę każdy telefon. Ja mam tutaj jakiegoś naprawdę starego Samsunga, tutaj ledwo coś działa, ale myślę, że ta aplikacja nie ma dużych wymagań i pociągnie wam to każdy telefon. Więc możecie sobie to zainstalować i przetestować. Darmowa wersja aplikacji pozwala wam przetestować mniej więcej funkcje. Natomiast ja polecam wam od razu kupić, bo to nie jest duży wydatek i po prostu testować, jeśli ktoś dużo gra w gry, a zwłaszcza na kierownicy jakiejś tam czy cokolwiek, nawet na padzie myślę, że to jest taki fajny gadżet, gdzieś tam sobie dajesz telefon z boku i wiesz, masz taki jakby rozszerzony pulpit w grze, nie? Czyli licznik dajesz sobie gdzieś tam z boku, wyłączasz sobie ten w grze i sobie personalizujesz ten licznik taki, jaki chcesz, na przykład w przypadku Forzy, nie? No. Myślę, że odpowiedziałem wam na wasze pytania. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to ten film jest do tego, żeby komentować i pytać pod nim. Nie wiem, jakoś tak ostatnio brakuje mi składni w tych moich wypowiedziach. Tak. Muszę się poprawić.